Witajcie w 15 odcinku, a dzisiaj opowiem, jak można zapobiegać już w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym wadom zgryzu, bo takim wadom można zapobiegać już zanim pojawią się pierwsze ząbki. 80% przypadków wszystkich wad zgryzu powstaje przez czynniki zewnętrzne, na które mamy wpływ. Jeśli będziemy przestrzegać kilku ważnych zasad, to możemy uniknąć w przyszłości leczenia ortodontycznego naszego dziecka, bądź takie leczenie może być mniej skomplikowane. Najważniejsza jest profilaktyka, ale niestety 20% wszystkich przypadków wad zgryzu powstaje niezależnie od nas. Nie mamy na to wpływu, bądź taki wpływ mamy dużo mniejszy. Są to wady dziedziczone lub takie, które powstają na wskutek działania czynników na płód w czasie okresu ciąży. Czynniki, które sprzyjają powstawaniu wad zgryzu, to choroby matki, niewłaściwa dieta, która może powodować niedobór lub nadmiar witamin, przyjmowanie niektórych leków, złe warunki bytowe, niedbanie o siebie, spożywanie dużej ilości cukru, tłuszczów trans, generalnie niewłaściwa dieta, brak aktywności fizycznej, spożywanie alkoholu czy palenie papierosów w ciąży. Kobieta w ciąży najbardziej powinna wystrzegać się używek, powinna prowadzić aktywny tryb życia, dbać o siebie, wykonywać wszystkie badania, które zleca lekarz, powinna się zdrowo odżywiać, jeść bardzo dużo warzyw, owoców, które są bardzo ważne w diecie, ograniczać tłuszcze trans, ograniczać cukry, ograniczać wszystkie fast foody, bo przyszła mama musi się zdrowo odżywiać i nie jeść za dwóch, tylko dla dwóch. Wady zgryzu niestety, ale często są spowodowane błędami, jakie popełniają rodzice. Rodzice nie posiadają podstawowej wiedzy i taka wiedza niestety, ale nie jest nam nigdzie przekazywana. Dlatego zacznę od omówienia wpływu ssania smoczka oraz ssania palca na ząbki naszego malucha. Z dwojga złego lepiej, aby dziecko ssało smoczek niż palec, bo smoczek możemy wyrzucić, jeżeli będziemy dziecko odzwyczajać od niego, ale palca nie da rady wyrzucić i jeżeli nasze dziecko jest przyzwyczajone do smoczka, to lepiej, żeby było przyzwyczajone do smoczka niż do ssania palca. Najlepiej, aby dziecko nie ssało ani tego, ani tego, ale wszyscy wiemy, że smoczek uspokaja malucha i w kryzysowych sytuacjach po prostu jest czasem niezastąpiony. Dlatego ważne jest, aby unikać dawania smoczka w sytuacjach, kiedy nie jest to potrzebne. Bardzo często zauważam, że rodzice wpychają smoczek wtedy, kiedy dziecku nie jest to wcale potrzebne. Na przykład na spacerze, na placu zabaw, podczas zabawy. Wtedy dziecko ma naprawdę bardzo dużo atrakcji i nie potrzebuje smoczka. Dawajmy w kryzysowej sytuacji, jak dziecko się przewróci, jak jest zmęczone, jak naprawdę chcemy uspokoić malucha, ale nie dawajmy dziecku na siłę smoczka, bo przyzwyczajamy je do tego, że ten smoczek jest zawsze i wszędzie. Zbyt częste oraz przedłużone ssanie smoczka bądź palca może powodować cofanie się żuchwy oraz wysuwanie się górnych przednich zębów do przodu. Często w okresie dzieciństwa pojawia się zgryz otwarty. Jest to taka wada charakterystyczna dla dzieci. Ta wada charakteryzuje się brakiem kontaktu siekaczy górnych z dolnymi, dlatego nazywa się to zgryzem otwartym i ona właśnie jest bardzo często spowodowana tym, że dzieci ssają zbyt długo smoczek. Może być spowodowana również złym ułożeniem dziecka do snu oraz podczas karmienia, ale o tym powiem za chwilkę. Jeśli widzimy naszego malucha bawiącego się zabawkami, klockami, lalkami, to w tym czasie ten smoczek praktycznie nie jest mu potrzebny. Podchodzimy i po prostu go zabieramy. A jeśli nasz maluch chce nam coś powiedzieć, wyjmujemy smoczek, aby dobrze zrozumieć, co nasz brzdąc mówi. Tłumaczymy, że niestety, ale nie rozumiemy, co maluch mówi, wyjmujemy i odkładamy gdzieś smoczek, a dziecko bardzo często o tym smoczku zapomina, bo jest tak zaoferowane tym, że chce nam coś przekazać i zapomina o smoczku i wcale mu ten smoczek nie jest potrzebny. To w jakich sytuacjach dziecko ssie smoczek zależy w dużej mierze od rodziców. Dlatego naszym zadaniem rodziców jest to, aby unikać tego dawania smoczka, bo takie przedłużone ssanie smoczka może prowadzić również do zaburzeń mowy. Jeśli dziecko będzie niewyraźnie mówiło, może mieć to takie konsekwencje, że do mówienia może się zniechęcić. I dlatego naszym zadaniem jest zabieranie tego smoczka, żeby nie pogarszać
jeszcze wad wymowy, bo może być potrzebna wizyta u logopedy, który zaleci odpowiednie ćwiczenia, na które trzeba poświęcić oczywiście sporo czasu. Kolejnym ważnym elementem, który wpływa na zgryz naszego malucha, jest prawidłowe ułożenie dziecka do snu. Niby może taka prosta rzecz, a bardzo wiele osób popełnia błąd, bo albo kładzie dziecko na bardzo płaskiej powierzchni, co nie jest zalecane, albo zbyt wysoko. Ale taką standardową, polecaną dla wszystkich zdrowych dzieci pozycją jest pozycja ułożenia dziecka na płaskiej powierzchni z niewielką poduszką, podgłówką. I tak dziecko powinno spać, bo wtedy głowa nie jest zbyt wysoko oraz zbyt nisko. Może się to wydawać, że to nie ma większego znaczenia dla zgryzu, ale ma ogromne. Takie właśnie prawidłowe ułożenie do snu. Bo złe ułożenie podczas snu lub karmienia ma nie tylko wpływ na zgryz, ale również na oddychanie. Każde zdrowe dziecko powinno oddychać przez nosek, a często dzieci, które są źle ułożone do snu, to oddychają przez buzię. Wtedy to powietrze nie jest filtrowane. Bardzo często dochodzi do tego, że dzieci częściej łapią różne infekcje, częściej chorują. No i oczywiście, jeżeli takie dziecko oddycha przez usta, to powinniśmy zgłosić to lekarzowi, który po przeprowadzeniu wywiadu z rodzicem wyda odpowiednie zalecenia, które pomogą naszemu maluchowi zacząć prawidłowo oddychać przez nosek. Ważnym elementem jest również odpowiedni sposób karmienia oraz pozycja dziecka podczas tej czynności. Najlepszym oczywiście rozwiązaniem jest karmienie piersią. Wtedy wszystkie mięśnie prawidłowo pracują i główka jest ustawiona prawidłowo. Są takie sytuacje, kiedy matka nie może karmić piersią i dziecko musi być sztucznie karmione i powinniśmy wtedy zwrócić uwagę po pierwsze na smoczek, który powinien być dopasowany do wieku dziecka. Powinien być oczywiście on szeroki u podstawy oraz wąski na końcu. Każdy smoczek jest dostosowany do miesiąca życia naszego malucha i powinniśmy się do tego stosować, bo jeśli mleko leci zbyt szybko bądź zbyt wolno, to mięśnie żuchwy nie pracują prawidłowo i to może być też przyczyną powstawania wad zgryzu. Trzeba zwrócić uwagę również na sposób ułożenia butelki podczas karmienia sztucznego. Butelka nie powinna się opierać na żuchwie, aby nie blokować naturalnych ruchów żuchwy podczas ssania mleka z butelki. Dziecko podczas takiego karmienia powinno być ułożone w jednej linii, podobnie jak przy karmieniu piersią. Nie powinno się obracać ani zbyt mocno przechylać w stronę butelki. Podczas karmienia ważne jest, aby dziecka nic nie rozpraszało. A już w drugim półroczu życia dziecka powinniśmy przyzwyczajać malucha do picia z kubeczka. Najlepiej takiego z twardszego plastiku, zwykłego, że jak spadnie, to się nie potłucze. Ważne są chęci rodzica oraz dużo cierpliwości i ubrań na zmianę, ale jak wiadomo, praktyka czyni mistrza. Jeśli jednak chcemy kupić maluchowi taki kubeczek, ale nie otwarty, to na rynku jest bardzo wiele firm, które oferują kubki dla maluchów. Dostosowane one są do wieku oraz też do umiejętności malucha, ale ważne jest, aby nie karmić zbyt długo dziecka butelką ze smoczkiem. Jak najszybciej właśnie przerzucić się na taki kubek, bo picie przez taką butelkę może powodować wady zgryzu, ale również próchnicę butelkową. A u dzieci często przez próchnicę butelkową niszczą się przednie zęby i zbyt szybko one wypadają. Ważnym elementem, który wspomaga prawidłowe wysuwanie się żuchwy, jest układanie dziecka na brzuszku. Nie tylko taka pozycja wzmacnia mięśnie tutaj w okolicach żuchwy i szczęki, ale również pomaga w osiąganiu kolejnych umiejętności ruchowych. Ważne w profilaktyce jest dbanie o ząbki dziecka, nawet gdy jeszcze się nie pojawiły. Rodzice powinni przemywać dziąsełka dziecka, używając do tego gazy, nasączonej taką przegotowaną wodą, którą owija się na palec, bądź powinni używać specjalnej szczoteczki, którą nakłada się właśnie na palec wskazujący. Po pierwsze, delikatnie taka szczoteczka albo taka gaza masuje dziąsełka, a po drugie oczyszczamy je z resztek jedzenia. Jeśli pojawią się pierwsze zęby, to należy je czyścić specjalną szczoteczką oczywiście, dostosowaną do wieku dziecka. Im szybciej będziemy przyzwyczajać dziecko do prawidłowej higieny jamy ustnej i będziemy taki przykład dobry dawać, że też dbamy o nasze ząbki, to dziecko przyzwyczai się i będzie to dla niego taka norma,
i ten nasz maluch będzie miał zdrowe zęby. Dlatego nie unikajmy kontroli u stomatologa, bo to może prowadzić też do próchnicy i do przedwczesnej utraty zębów mlecznych. Dbajmy o te ząbki naszego malucha, bo jeżeli takie ząbki zbyt szybko wylecą, zbyt szybko będą utracone, to może powodować to takie wady zgryzu, które są spowodowane przesuwaniem się innych zębów. I bardzo często prowadzi to do stłoczeń. A więc, drodzy rodzice, dbajmy i jeszcze raz dbajmy o ząbki naszych pociech, bo one same nie zadbają o nie, jeżeli nie damy im bardzo dobrego przykładu, że my również dbamy o zęby. Bo im zdrowsze zęby, tym lepsze samopoczucie, tym lepsze zdrowie i oczywiście mniejsze wydatki związane właśnie z leczeniem stomatologicznym. A już w kolejnym odcinku opowiem o wadach zgryzu, czyli jak im zapobiegać w wieku przedszkolnym i szkolnym. Co możemy zrobić, aby nasze dziecko miało proste zęby? Pozdrawiam.